Jakie jest Pani ulubione miejsce w Stroniu? Miejsce w Stroniu? Dla mnie to jest ukochane całe Stronie. Tak szczerze. I jakoś trudno sobie siebie wyobrazić, żebym gdzieś indziej mogła przebywać, jak właśnie w Stroniu. Wyobraź sobie, że wszystkie te górki z koleżankami przebyłam pieszo granicą. Od Złotego Stoku dookoła naszej Kotlinki, aż do Międzylesia. To jest moja pasja. Kocham wędrować po naszych górach. Mieszka Pan w Stroniu? Mieszkam w Stroniu od 1961 roku, a przyjechałem do Stronia z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie chodziłem do szkoły, związanej z hutą szkła, z produkcją szkła. A Pan pracował w hucie? Tak. Pracowałem na 42 lata na różnych stanowiskach. Tak, począwszy od hutnika szkła, potem byłem kierownikiem działu normowania, działu BHP następnie, później kierownikiem kontroli jakości, potem byłem szefem produkcji i kilkanaście lat pracowałem na etacie związku zawodowego. Właściwie huta była zakładem miastotwórczym, ponieważ do pracy do huty zjeżdżali absolwenci z różnych stron kraju. Tak, w hucie szkła pracował mój brat, był majstrem, dmuchał ładne zabawki z kryształu. Później pracował drugi brat, bo jak wcześniej mówiłam, mam dwóch braci. I ten drugi brat był w straży pożarnej. No, huta była zatrudniona, ale jak przyszedłem w 1972 roku do huty, to było 2,5 tysiąca załogi ludzi, nie? No to duże zdobienia, wydział wytopu, działem utrzymania ruchu, w którym ja oczywiście pracowałem. I później te działy zdjęły świeże o tego. No i pracowałem 33 lata w hucie. Nazywam się Anina Przybylska, urodziłam się w Starym Gierałtowie i tu się wychowałam. Skończyłam podstawową szkołę i tutaj też chodziłam do technikum. Potem zaczęłam pracę w tym w hucie szkła kryształowego. Nie miałam jeszcze 16 lat, bo 16 lat skończyłam w czerwcu, a ja już od 2 marca pracowałam. Bo ja poszłam, nie miałam zawodówki ani technikum skończonego tego kryształu. Nie byłam przygotowana do zawodu, więc przygotowywali nas nauczniowski. To tam było, termin był 3 miesięcy i po 3 miesiącach, jak się wszystko zrobiło, to co wymagał majster, no to dawał do zespołu. Także ja po 3 miesiącach poszłam już na zespół i już pracowałam sama na siebie, jak to się mówi. Jako zdobnik pracowałam 17,5 lat, potem zachorowałam na kręgosłup, miałam operowany kręgosłup i dali mi zmianę pracy. Poszłam na zmianę pracy, to była jako brakarz. Pierw byłam jako brakarz przed kwasem. Trzeba było przesortować szkło, wtedy dodawało się do poprawki i dodali do kwasu. A po jakimś czasie dali mnie na kobrakarz, ale już na końcowy. Czyli już to było po kwasie, po kalerce. Już to się wybierało, co szło na eksport, co szło na kraj, to na kraj. Także już na końcówkę już pracowałam tam. Do końca moich dni, jak to się mówi, zanim dostałam emeryturę. Majster był mężczyzna, kobiety pracowały. Razem tak się pracowało. Jak wyglądał taki zwykły dzień pracy, jak od przyjścia do zakończenia? No to zależy. Każdy dzień się różnił się, bo na przykład dzisiaj mieliśmy wazony. Nazwyczaj to się do połowy miesiąca to się raczej wszystko fajnowało.
no, żłobiło te wszystkie szlify, a już po połowie to już kalerka szła, to już trzeba było kalerkę robić. Na początku, jak ja przyszłam w 65 roku, to pod koniec miesiąca zawsze tak 28 była taka zwana, podwane były porządki. To się wtedy wybierało błoto z balejek, sprzątało regały, się myło, okna się myło. A już tak jeden dzień taki zawsze był luźny. A już jak przyszły lata 90, to już tego nie było. Trzeba było, to już tak, taka była praca, że trzeba było od rana do godziny drugiej. Już nie było, że tam się sprzątało, wynosiło. To już trzeba było zrobić w międzyczasie. Jak tam trochę gdzieś coś było, w trochę mniej szkła, to wtedy się już sprzątało i robiło. Dobrze. A jak pan spędzał czas wolny po pracy? To jest szeroki temat. Ponieważ Stronie Śląskie, jak ja tutaj przyjechałem, to było tylko taką osadą. Nie było miastem. Więc było tu mało atrakcji takich, żeby było kino, sport dosyć dobrze rozwinięty, a jeśli chodzi o kulturę, no to było raczej słabo. To było. Ale jak mówię, jak tutaj przyjechałem, to jeśli chodzi o na przykład sport, to był klub piłki nożnej, klub bokserski, sekcja piłki siatkowej i to w zasadzie wszystko. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, była świetlica przyzakładowa, w której działał zespół śpiewaczy, taki chór po prostu. Była przy tym kapela, ten chór był około 50-osobowy. Dosyć był popularny, bo jeździł na występy, prawda. I jak ja tutaj przyjechałem, no to i orkiestra Denta, o której bym zapomniał, orkiestra Denta, która od 50 roku była, bo tutaj przy Stroniu była, w okolicy była kopalnia uranu i tam ta orkiestra działała, a potem przeniosła się do huty, pod skrzydła huty i działała. Także jeśli chodzi o taki sport masowy, to organizowaliśmy tutaj, było 10 półmaratonów takich górskich. Ktoś tam niedawno się chwalił w Wielkiej Górze, że pierwszy maraton górski. Nie, w Stroniu było 10 maratonów górskich w obsadzie międzynarodowej. Organizowaliśmy to, było przez Stronie, Puchaczówka i Dzików tam za górą i z powrotem, prawda? Była dla mnie Stołówka, Biedronka, to u góry zawsze były różne zabawy, Andrzejki oczywiście, no i Sylwestra też się bawiło. No później to wszystko pozamykali, to wszystko poupadało. Bo wszystko, co się działo, jeśli chodzi o kulturę, sport, to wszystko było przy hucie. Huta zresztą zbudowała Dom Kultury okrągłek. Z dużym trudem, bo w tym okresie takie inwestycje były niemożliwe do przeprowadzenia. Ale ja osobiście też jeździłem tam w pewnym gronie, żeśmy próbowali, żeby ten Dom Kultury jednak zbudować. Dlatego jeździliśmy do Warszawy, do Związku Głównego, Zarządu Głównego Chemików, bo to był tutaj do Katowic i udało się ten Dom Kultury skończyć. Rozpocząć, a potem skończyć, prawda?
Bo jak przyszłam do pracy, to tutaj był Związek Młodzieży Socjalistycznej, bodajże to się tak nazywało, to myśmy, okrąglak, to myśmy tam, pamiętam, budowali kamień węgielny, trzeba było sprzątać koło tego okrąglaka. Potem jak już budowali ten okrąglak, to było konkurs, jak go nazwać, no to nazwali go Brylant. No ale teraz stoi. Nie wiem, czy tam ktoś jest, sklepy są tylko w tym. Ale tam była sala widowiskowa, tam przecież przyjeżdżało dużo różnych zespołów, śpiewali, także to było kiedyś prężne. A jakieś zabawy, takie, nie wiem, tańce? Festyny w parku, no były tak organizowane. To znaczy, ja mało chodziłam, muszę powiedzieć, bo ja miałam 14 lat, jak tato zmarł. I moja mama taka była jakoś... O 10 musiałam być w domu, chociaż chodziłam z moim mężem i tak prosimy na randki, ale 10 nie było z miłości, się trzeba było być w domu. Także mało miałam takich przygód. Z tańcem jedynie co jak był na Gierałtowie zabawy, bo były zawsze co 10, bo wtedy była wypłata w hucie, więc wszyscy szli na zabawy. No to wtedy już byłam na tej zabawie i 25 zawsze każdego miesiąca była zaliczka, to czyli druga taka wypłata mniejsza, to też były zabawy. Także tu przychodziła młodzież ze Stronia, z Lądka dojeżdżali, no z okolicznych wiosek, bo było gdzie się pobawić. Tak na zabawie, różnie bywało. No zmieniło się pod koniec, między 80 a 90, no wczesne 90 lat. Już niestety upadała huta, jak wszystkie zakłady, kamieniołomy. No, szpital dopiero zaczyna, nie teraz na nowo prosperować. No bo też przecież jest huta w Czechach, w Niemczech. No to też produkowali kryształy, ale nasze były ponoć najlepsze. Ale czy to prawda, to nie będę się spierać.